Tu hast drauf verschwert. Jetzt hier. Użyłem serwer Discordowy. Możecie włazić jak co. Mayday. Teraz pokażę wam. Dzisiaj pokażę wam. Jednym dzisiaj będziemy budować Ukrainę. Okej, mamy tutaj pierwszy. Okej, dobudowaliśmy jeszcze troszeczkę tutaj Ukrainki. Długo będę sobie stawał, czy leżę w łóżku, gdyż ta godzina jest 7:45. Nie, 14. Przepraszam, sprawdzę jakieś. To tam ktoś wysłał jakieś ładne zdjęcie. Podpisałam. To jest piękne. Bo mi się spodobało. Oczywiście wrzucam to na ten nasz trzeci kanał. Czy podobał wam się poprzedni film, możecie dać. No napiszcie w komentarzach, gdyż na pewno też komentarze pod tymi filmami są dostępne. Ja teraz gram na telefonie, mimo że mam komputer, ale na nim nie mam Worldboxa, gdyż mój komputer to Windows 7. A na Windows 7 przyznacie, że nie jest takie. Dobra to. Oczywiście zostawcie łapy w górę, tak jak zawsze, bo przyjdę i wbiję wam. A my wszystkie szklanki widzę, co sobie zrobiliście, zostawiajcie łapy, 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 szybko. O, suba, jeszcze zostawiajcie, jeśli nie subskrybowaliście kanału. Na zgodę innych ludzi muszę wydawać takie filmy. Niestety. Bo poprzedni wielu ludziom się nie podobał i pisaliście w komentarzach, ach bardzo, i to mnie bardzo wkurzyło. Dlatego pojawił się taki film, co się stanie z kanałem, jeśli tak dalej będziecie na niego krzyczeć i protestować. No,
sensownie, może przepraszam, że to powiedziałem, że krzyczeć na mój kanał, gdyż wy lubicie mój kanał. Ja to rozumiem. Ale to jest wszystko moja praca, o którym ja się godzinami męczę. U was film trwa 19-20 minut, ale ja muszę jeszcze skipować takie reklamy tam, co mi się pojawiają. I przez to film trwa dłużej. Wiecie? Tak się, że dawajcie suby, dawajcie łapy w górę, to dostanę pieniądze, aby budować tą Ukrainę. Nie pieniądze, tylko dostanę jakieś pozwolenie na budowanie tej Ukrainy. Bo chyba niektórzy z was mogą mieszkać na Ukrainie. Ale powróćmy do mojego serwera na Discordzie. Wcześniej tylko z ludźmi rozmawiałem na Discordzie, a teraz to piszę po prostu, a teraz to już zrobiłem swój serwer Discordowy. I tylko rozmawiałem z ludźmi. Cieszycie się? Dobra, na tym świecie jest dość dużo tego, mimo że jeszcze troszkę jest, to zsyłamy deszcz. Niech deszcz teraz posili. Ach, tak. Wczoraj to siedziałem i oglądałem 50-minutową historię Rumunii. To było bardzo relaksacyjne dla mnie. Koniecznie zasubskrybujcie wszystkie kanały oprócz mojego drugiego kanału. Nawet na nim na logu pisze nie subujcie. Taka gwiazda. Jest taki teleskop. Przez ten teleskop widać gwiazdę, na której pisze nie subujcie. O, hajdasak wystawował mi tam zdjęcie. Hajdasak, czyli moja druga babcia. Nie pamiętam, ile ona ma lat. Tak, 73. Przypomniałam se. Tworzymy świat. Tworzymy świat. Tworzymy coraz większy świat. Coraz większy świat nasz. Nazywa się Ukraina. Nazywa się O nie, zniszczyliśmy! A już śpiewałem w formacie Pchasik of Belegrad. Tylko zamieniłem na Ukrainę. Bo ja lubię Ukrainę, wiecie? Ukraina jest fajna! Tu jest Sewastopol. Oczywiście. Dzisiaj tylko robimy ten ground. Później zrobimy plemię. Ja, które to zrobiły. Ale muszę się jeszcze przeczytać artykuły o tych plemieniach ukraińskich. A jeszcze później. Ej, te plemienia będą mieli ze sobą wojnę. I wiecie, co się stanie? A później jedno z nich wygra
Powstanie Ukraina. Ale najpierw będzie to połączenie. Ale nie zapomnę o Związku Radzieckim, gdyż to nie jest taka pełna historia Ukrainy. Tylko plemienia tworzą jakąś tam średniowieczną tam Ukrainę. Nie wiem co. Potem tam sobie dalej ludziki kicają. Ale nagle przychodzi tam Polska i zabiera im lwów. Nie, Polacy sami wybudowali lwów. Z tym to przesadziłem. Chciałem was tak tylko tym rozśmieszyć. Bo ja lubię rozśmieszać ludzi. Bo wtedy oni się głośno śmieją, a śmiech jest zdrowy, a ja lubię jak ktoś jest zdrowy, gdyż wtedy można, szczególnie z rodziny, gdyż wtedy można się do niego porządnie przytulić. A ja jestem mądry i miły. No też troszkę głupi jestem, bo na przesadzie tego, co robię, to dużo osób na mnie krzyczy. No i znowu Hajdasak wysłał po prostu coś w tym momencie, jak ja nagrywam. No skąd Hajdasak wie, że ja nagrywam? No skąd Hajdasak? Ale także skoro on mi wysłał życzenia na nowego roku, bo tam widzieliście, to ja też wam życzę super marzeń w nowym roku, wariowania, śmiania się, cudownych koineczek, cudownych pierniczków, wszystkiego wam życzę. Moi kochani, bo już niedługo nastąpi nowy rok, nie wiem czy wiecie. Odcinki będą się pojawiały tak losowie z tego kanału, tak wymyśliłem, gdyż raz mam dużo pracy, raz mam mało pracy. A wtedy, gdy mam mało pracy, to spoko nakręcę film. Także myślę, że jutro mam chyba ciężką pracę, pojutrze chyba też. No, umówmy się, że nagram następny film 26 grudnia. No wtedy jestem u babci i wtedy nie mam takiej ciężkiej pracy. Ale pamiętajcie, że Duolingo jest fajne i wspierajcie tą sowę Duo z Duolingo. O! Nie wiem, kiedy nagram następny film z Duolingo. No, pewnie jakiegoś stycznia, gdyż on ciągle mi mówi You lobster, daj strik! A ja bardzo nie lubię tych strików właśnie. Duolingo to jest fajna gra, wiecie? Bo przez nią możecie się uczyć języków z fajną słówką. Możecie się uczyć języków. A uczenie języków z nią jest fajne. No, też troszkę nudzące. Piszę, że ja niekiedy zamieniam jakieś niektóre litery na rosyjskie, to on pisze fail. No i widzicie, jakie to jest głupie. Niektóre są tam bardzo głupie momenty, a niektóre takie fajne momenty. Będziemy ocalić Ukrainę. Takie fajne momenty w Duolingo. Takie fajne momenty są.
Chcecie ocalić to Duolingo, czy Ukrainę bardziej chcecie ocalić? No, ja nawet nie wiem. Ja nawet nie wiem. Bo gadałem po prostu wiecie, co się dzieje. Ja zwariowałem. Oczywiście pamiętajcie, nagrywam jeszcze nie wstając z łóżka. No to pokazałam mem. O, jak fajnie. Dobra, kochani. Mam nadzieję, że już mało nam zostało. Hurra, mało nam zostało, bo 15 minut trwa już nasz film. A ja nie chcę, aby on trwał 15 minut. Ja chciałbym, aby on trwał 10. Ale pamiętacie ten mangas? Mangi będą tak trwać 15 do 19 minut. Następny film wrzucę na kanał główny o Mangas chyba 24 grudnia. Już 24 nie mam pracy, ja sprawdzę, który jest dzisiaj. Wait! Dzisiaj jest 24! Czyli już dzisiaj, później po południu, wrzucam kolejny film. Jeden na główny kanał o Mangas, ok? Bo ja bardzo lubię grać w Among Us. Chyba wy też lubicie oglądać Among Us. Jak ja to grał. Wiecie dlaczego o ten airship? Ten nie ma tego airshipa. Bo niestety 10 miał być ten airship, a wyszedł wtedy... Wyszła jakaś głupia fabularna gra Cyberpunk 2077. Ja uważam, że Among Us jest fajniejszy. O nie, zostało tu jeszcze nam dwa takie. Ach. No i zobaczcie. Mamy ląd Ukrainy. Ukraina. Może ktoś wam podeśle w hymnu Ukrainy na Discordzie. A to byłoby na tyle, moi kochani. I wchodźcie na Discorda, dawajcie łapy w górę, subujcie kanał i piszcie, komentujcie filmy. Juhu!